Elo, welo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam opowiem i pokażę, to o technice rowerowej, chociażby na gravelu, ale nie tylko, bo jeżeli posiadacie na przykład jakiś rower crossowy, czy nawet trekking, to te informacje też mogą być dla Was przydatne. Nieraz w komentarzach zauważyłem, że dziwicie się, jak rowerem bez amortyzacji na dosyć cienkiej oponie, a szczególnie w ostatnim czasie, że też jeżdżę na semisliku, jak tak szybko jeździć na rowerze i pokonywać niejakie trudności, między innymi kociołby, korzenie, piaski, ciężkie zjazdy. Więc dzisiaj będę szukał terenów nieco gorszych niż te, co tutaj widać. Bardzo piękny widok, ładne miejsce. Oczywiście oprócz techniki potrzebne jest czasami też troszeczkę siły, ale też będę chciał pokazać, że czasami tej dużej siły nie trzeba wkładać, aby móc pokonać jakąś tam trudność na drodze. No to co, nie pozostaje mi nic jak poszukać jakichś odpowiednich odcinków i pokazać Wam, jak to się robi na gravelu. A akurat jest taki okres jesienno-zimowy, gdzie technikę warto szlifować. Bo później jak przyjdzie wiosna, lato, no to wtedy będziecie już mieli tylko i wyłącznie łatwiej, bo nie dość, że noga będzie kręcić lepiej, to technika Wasza będzie jeszcze lepsza. Jeszcze jest kwestia, że jest taki rower jak MTB i taki rower wybacza więcej błędów teoretycznie przez szerszą oponę i przez amortyzację, więc no pewnie te osoby, co jeżdżą na MTB, te informacje się za bardzo nie przydadzą, ale może niekoniecznie, może ci, co nie mają dobrej techniki, to będą mogli się co nieco dowiedzieć. Jedną z ważnych rzeczy na pewno jest to, że zawsze musimy sobie też troszeczkę ułatwiać niektóre kwestie i szukamy najbardziej optymalnego toru jazdy, tak abyśmy mieli po prostu łatwiej, a nie o to w tym chodzi, powiedzmy na jakimś tam wyścigu, maratonie, żeby sobie utrudniać, a właśnie wręcz przeciwnie, to żeby sobie ułatwiać. Ja na przykład zauważyłem, jak czasami są jakieś ścieżki leśne, polne drogi i macie na przykład różnicę prawej i lewej strony, to ta wyższa część z reguły jest jakby łatwiejsza. Nie zawsze może to się mieć miejsce, ale ja właśnie zauważyłem bardzo, bardzo często, jak są dwa tory, ślady po oponach, wyjeżdżone ślady, to akurat ta wyższa część jest z reguły łatwiejsza. O, i tutaj po lewo mamy ładniejszą drogę. Kolejna też bardzo kwestia, że warto sobie biegi zmieniać przed pokonaniem danej trudności, a nie w trakcie. Wtedy mamy pewność, że na pewno biegi się zmienią i że napęd nie będzie się tak szybko zużywał. A, w zasadzie nie ma wyjścia i trzeba pojechać po jakiejś nierówności. O. Na pewno jedną z rzeczy, które warto ogarnąć, jest jazda bez trzymanki na rowerze. To jest tak naprawdę absolutnie podstawa, bo wtedy mamy tą świadomość, że mamy lepszą kontrolę nad rowerem. Ślepa uliczka. Dobra. Na mapach pokazywało, że jest trasa. Bardzo przydatnym trikiem na pewno jest tak zwany bunny hop, czyli po prostu przeskakiwanie przez przeszkodę. I można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy, który potrafię, ale nieco gorzej, czyli po prostu zrobić to na pedałach platformowych. Oczywiście się da i są na internecie filmiki, jak to się robi. Jeżeli ktoś chce ogarnąć takiego skilla, to oczywiście może sobie wygooglować i się nauczyć robić pierwotnego bunny hopa. Drugi to jest oczywiście na pedałach SPD, który jest dużo łatwiejszy, bo po prostu wystarczy podbić całe ciało, przy okazji zaciągnąć delikatnie nogi i wtedy mamy przeszkodę ominiętą. I to jest dużo prostsza sprawa.
Ja jestem tak przyzwyczajony do pedałów SPD, że jak raz na jakiś czas zdarzy mi się pojechać platformowych i chcę zrobić bunny hopa, czy ewentualnie podbicie takie, to zapominam się, że nie mam SPD i ja podskakuję, a rower zostaje w miejscu. I to jest bardzo niebezpieczne. I taka technika ogólnie przeskakiwania nad przeszkodą bardzo przydatna jest w momencie, kiedy są korzenie. Jeżeli chodzi o korzenie, to warto je pokonywać z reguły na wprost. To jest bardzo ważna zasada, że jak przejeżdżamy po korzeniu, to zrobić to na wprost. Bo w momencie, kiedy zrobimy to bardziej po skosie, no to opona może nam się uślizgnąć i może dojść do jakiegoś nieprzyjemnego wypadku. Jeśli chodzi o zakręty, to bardzo ważne jest, abyśmy umieli w nie odpowiednio wchodzić. To trzeba troszeczkę ten rower pochylić po to, aby, jeżeli mamy tutaj ten bieżnik, żeby go troszeczkę zacząć wykorzystywać, bo jeżeli będziemy wchodzić na wprost, to ta nawierzchnia, która zazwyczaj jest bardziej gładka, no to no, jest mniej przyczepna, ale jeżeli zaczniemy pochylać, to wtedy zaczynamy wykorzystywać tą boczną nawierzchnię, taką kostkowatą, która lepiej sobie radzi. Aby pochylić rower, możemy to robić oczywiście całym ciałem, tak jak troszeczkę, jakby patrzycie tam motocykliści, albo możemy zrobić to bardziej endurowo, czyli po prostu pochylić sam rower, a my będziemy w linii mniej więcej prostej. Kolejną rzeczą, którą warto sobie ogarnąć, na pewno jest zjazd. Aby pokonywać zjazd pewniej, to jedną rzeczą, którą warto mieć, posiadać, to hydrauliczne hamulce. Jeżeli mamy hydraulikę, te zjazdy będą dla nas na pewno dużo, dużo pewniejsze i wtedy nie będziemy musieli nawet chwytać się, nawet nie będziemy musieli chwytać dolnego baranka, tylko możemy na przykład spokojnie sobie hamowanie ogarnąć z górnego poziomu. Jeżeli nie czujemy, aby to hamowanie było za pewne, to warto sobie złapać wtedy z dołu i wtedy też łatwiej pokonywać tam zakręty. Tak. No i to jest ważną kwestią, że na nierównościach warto podnieść sobie tyłeczek. Nie mówię, jeżeli macie hamulce hydrauliczne, to można sobie spokojnie korzystać wtedy z górnego chwytu. Jeżeli macie mechanikę i chcecie, żeby ten docisk był troszkę jakby mocniejszy, no to wtedy warto sobie złapać na dół. Chwytając za dolną część baranka, mamy też ten plus, że nie dość, że będziemy mieli pewniejszy ten chwyt, to jeszcze możemy zjeżdżać nieco szybciej. Ostatni etap, jaki chciałem Wam przedstawić, to jazda po piasku, po błocie. I tutaj niestety nie udało mi się nagrać tego wątku na zewnątrz, ale jestem zdania, że to nie dużo zależy od techniki, a mają na to wpływ inne czynniki, a mianowicie po pierwsze na pewno opony. I ja tutaj akurat jestem zwolennikiem pokonywania takich przeszkód na cieńszych oponach. Ja jestem zdania, że cieńsza opona potrafi się lepiej wgryźć w podłoże i będziemy w stanie lepiej pokonywać taką nawierzchnię. Większy balon będzie się czasami tak ślizgał. To też zależy od tego, jak grubo jest, powiedzmy, tego piasku, ale no, nie da się ukryć, że przełajowcy jeżdżą na rozmiarze maksymalnie 33 mm i jakoś sobie w tym piasku czy tam błocie radzą. No, każdy może się wypowiedzieć, co wy o tym sądzicie. Ja uważam, że opona węższa czasami sobie po prostu lepiej radzi. I jeżeli chodzi o w ogóle pokonywanie, o technikę jazdy, to też bardzo dużo zależy od tego, jaką pozycję macie na rowerze. Bo jeżeli wasz ciężar ciała będzie mniej więcej wypośrodkowany na przód i tył, no to wtedy, powiedzmy, będzie dużo, dużo łatwiej. Ale automatycznie, jeżeli na przykład jesteście osobą bardziej rekreacyjną i jeździecie bardziej wyprostowani, ciężar się przenosi bardziej na tył, no to ten przód będzie niedociążony i będzie wam dużo ciężej pokonywać przeszkody. I znam na przykład taki jeden przykład, gdzie osoba chyba jeździła na Bontragerach XR2 i bardzo, bardzo sobie chwaliła, ale jeździła na hardtailu i na te same opony przełożyła sobie do nowego roweru, czyli do fulla, i mówi, że tu już nie ma takiej jakby przyczepności, nie ma takiej łatwości pokonywania właśnie takich przeszkód jak między innymi piaski. Więc
Według mnie dużo to też zależy od pozycji na rowerze, a nie od samej techniki. Bo technika jest taka, że trzeba gnieść w korby i utrzymywać równowagę. To wszystko z tych porad, co chciałem Wam przekazać. Mam nadzieję, że te porady będą dla Was bardzo, bardzo przydatne i nieraz wykorzystacie je podczas jakiejś, nie wiem, zwykłej przejażdżki, czy może jakiegoś tam maratonu. Możecie pisać jeszcze w komentarzach, czy Wy macie jakieś swoje techniki rowerowe, czy chcielibyście się czymś podzielić, ewentualnie czy o czymś szczególnym miałbym zrobić film. Może o. Jak widzicie, ja na SKR-ze mam założone opony 29x20, o których będzie następny film, będzie o pierwszych wrażeniach i jak one sobie właśnie radzą w terenie. No. A teraz już wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka!